Mnie się wydaje, że ważniejsze jest to, czym jest ta postać. Otóż w moim kraju wydaje mi się, że jest nam trudno rozmawiać, jeżeli mamy różne zdania. Różne zdania na temat historii, różne zdania na temat teraźniejszości, przyszłości. Jak Państwo widzicie, staram się to sformułować w sposób jak najbardziej dyplomatyczny i taki okrągły. Otóż przykład Feliksa to przykład człowieka, który czegoś się naprawdę dowiaduje o świecie, który mu przeszkadza i w związku z tym ewoluuje. No więc namawiam tych wszystkich, którym nie podobają się ludzie o innej kolorze skóry niż jego czy jej. Tych ludzi, którzy kochają inaczej niż ona lub on. Tych ludzi, którzy modlą się do innego Boga niż ona lub on. No po prostu informujcie się, spróbujcie współistnieć, ponieważ okaże się, że to, co myśleli się wcześniej, jest po prostu fałszywe, a to, czego dowiadujecie się, po prostu was wzbogaca i daje po prostu, że się tak wyrażę, nadzieję na przyszłość dla tego właśnie społeczeństwa. Nie pytajcie mnie, dlaczego obsadziłem Andrzeja w tej roli, dobrze? To już mamy.